bardzo Was serdecznie. Jestem w drodze na plażę, ale nie po to, żeby plażować, tylko po to, żeby zrobić odcinek w języku angielskim. Taka kolejka, zobaczcie, długa, bo dzisiaj jest sobota, akurat wybrałam sobotę. Jest piękna pogoda, więc jest dużo ludzi chętnych na plażę, a ja po prostu chcę nagrać coś na plaży. Wiem, że niektórym się to nie podoba, ale mam nadzieję, że uszanujecie moją decyzję. Mam kanał, nie mam kontaktu tak dużo z amerykańskimi ludźmi, więc dlatego taka decyzja, żeby prowadzić vlogi po angielsku, żeby trafić też do amerykańskich widzów, bo oczywiście chcę się tutaj też zaklimatyzować w tym miejscu. Chcę się nauczyć dobrze tego języka, później chcę zrobić licencję. No więc to tak wszystko jest razem połączone. I słuchajcie, straciłam chyba 1000 subskrypcji w ostatnim czasie, od momentu jak opublikowałam filmik Uciekłam z Polski. Akceptuję to i jestem pełna zrozumienia do tych widzów, którzy tego jakby nie podoba im się to, tak? Nie podoba im się moja idea, moje priorytety i okej, ja to rozumiem, że tyle osób opuściło. Ja jestem naprawdę sobą tutaj na kanale, naprawdę jestem z Wami szczera, mówię Wam to, co myślę, staramy się zawsze pokazywać Wam prawdę. Czasami no, musimy coś ukryć, no bo jest to częścią naszej prywatności, więc ukrywamy to, nie chcemy pokazywać wszystkiego, ale to, co Wam pokazujemy, to jest prawdą. Uważam, że część Polaków jest nietolerancyjna i do tej pory tak uważam, tak mówię. Sprawdzając statystyki, możemy zobaczyć, że Polska w 2018 roku, pozycja Polski, jeśli chodzi o tolerancję do inności, do innej narodowości, wyznania, religii, koloru skóry, gdzie jesteśmy na przedostatnim miejscu, czyli jesteśmy drudzy od końca. I oczywiście jest dużo osób tolerancyjnych, ja to rozumiem, są. Żyłam w Polsce przez 10 lat, więc też miałam do czynienia z różną formą nietolerancji do inności, na przykład tak jak do nas mieliśmy problem. Krystian na przykład przez ileś lat nie chodził do polskiej szkoły, więc był inny. Nie rozumiał pana Tadeusza. Nie rozumiał, jaką mają zabawę. I musiał go czytać. No tutaj Oliwka, jeśli na przykład nie rozumie języka angielskiego, to pomału ją wprowadzają w to. Także jest, znaczy program po prostu jest inny. Słuchajcie, to, że Polacy są nietolerancyjni, to właśnie dlatego, że jest taki, słuchajcie, to jest bardzo głęboka sprawa, dlatego, że Polacy w sumie nie są winni, że są nietolerancyjni. Moim zdaniem system jest winny, że my jesteśmy nietolerancyjni. Większość z nas, że duża ilość osób w Polsce jest nietolerancyjna do inności, bo system nam jakby pozwala na to też być nietolerancyjnym. I Krystian wrócił, słuchajcie, z Polski, nie kłamał, bo tutaj raczej się nie kłamie. I on no, był mały jeszcze też, ale w Polsce już dzieci od małego uczą się kłamać, że na przykład nie zrobiłeś lekcji, dlatego że ciocia przyjechała, że byłeś chory, że cię brzuch bolał, że głowa. No musisz kombinować, żeby powiedzieć nauczycielowi, dlaczego nie odrobiłeś lekcji. W Ameryce było tak, że jeśli nie odrobił lekcji, to po prostu nie musiał kłamać, bo i tak nie odrobił lekcji, i tak były takie same konsekwencje nieodrobienia lekcji. Były takie same konsekwencje nieodrobienia lekcji, czy by ciocia przyjechała, czy by wujek przyjechał, czy byłeś chory, czy cię brzuch bolał. Po prostu musiałbyś to zrobić i jakby nie dostałbyś żadnej kary oceną, tylko kara była na zasadzie taka konsekwencja. Te dzieci wszystkie, które odrobiły lekcje, po prostu miały czas wolny. I Krystian w tym czasie, jeśli nie odrobił lekcji, to musiał po prostu usiąść przy stoliku i zrobić te lekcje z panią albo sam, jeśli umiał. Pani dawała mu kartkę tą, co była do zrobienia i już nie miał czasu na to, żeby bawić się z dziećmi, więc zawsze Krystian starał się odrabiać lekcje, ale czasami mu się zdarzyło zapomnieć, ale starał się nie zapominać. Więc to taka naturalna konsekwencja. W Polsce jest tak, że dostajesz dwóje i koniec, tak? I kolekcjonujesz dwóje, ci co kolekcjonują dwóje, zbierają je, później już jest ogromny, wielki problem, bo uczeń no, już jest tak zdemotywowany do nauki, że po prostu zamiast w tą drugą stronę iść, żeby go motywować, no to jest zdemotywowany, bo już jedna dwójka za dwójką, no to już dla niego nie ma różnicy, czy jest 7, czy jest 20. Wstał w polskiej szkole i pan się zapytał jego, świeżo jak wrócił z Ameryki, dlaczego Krystianie odrobiłeś pracy domowej? A on odpowiedział, że bo mu się nie chciało, bo było późno, był zmęczony. No to cała klasa się zaczęła śmiać. Cała klasa, no bo był inny, tak? Bo on przyjechał z innego kraju. No, śmiać się, dla nich to było śmieszne, wyśmieli go. Dużo, dużo naprawdę takich historii z naszego życia, które po prostu potwierdzają to, że system pozwala na to. I pan nauczyciel był bardzo fajnym nauczycielem,
porządku człowiekiem, ale po prostu on nic z tym nie zrobił, że klasa go wyśmiała. Po prostu, wiecie, no, wyśmieli go i tyle. I jemu było głupio, mógł się czuć źle, gorszy, prawda? Nic nie zostało wytłumaczone w szkole. Musiał uczyć się pana Tadeusza, nie rozumiał, też się z niego śmieli, bo on czytał, w ogóle nie wiedział, co czyta, bo to była historia. W ogóle rzeczy, które dla niego były obce. To był język, był podstawowym tylko językiem. Ja go uczyłam języka polskiego oczywiście, ale no wiadomo, te braki gdzieś tam były z iluś lat, prawda, mieszkania w Ameryce. I tego nikt nie zrozumiał, nikt tego nie pomógł, więc nikt mu nie pomógł, więc to jest system, system po prostu tak. Mamy taki system, że nie jesteśmy otwarci na inność, bo nie mamy tak dużo też ludzi, którzy są inni. My jesteśmy jednorodni, dużo jest Polaków w Polsce, więc to z racji chociażby czegoś takiego. W Ameryce młodzież, dzieci, już od początku jest im wpojone to, że dziecko obok ciebie może być innego koloru skóry, może być chore, może być inne. I dziecko od małego rośnie w takim społeczeństwie. I mama przekazuje dziecku, że wie dobrze, że jej dziecko, jeśli będzie stosowało bullying, no to słuchajcie, będzie miało problemy, bo takie dziecko jest zapraszane do psychologa, rozmowa jest z mamą. Są naprawdę takie klimaciki, zobaczcie. Tacy tutaj na rowerach jeżdżą, też są różni inni ludzie i oni sobie jadą na plażę w ubraniu. Krystian miał ciężko, miał trudno i ja miałam przez to trudno jako mama, mi było ciężko, serce mnie bolało. Bardzo dużo moich znajomych z Kanady przeżywało to samo ze swoimi dziećmi i to nie jest tak, że Amerykanie są inni, w ogóle rodzą się już tolerancyjni, nie. System ich tego nauczył, że jest tutaj tak dużo innych ludzi i nie wypada się z nich śmiać, bo każdy jest inny. Oliwka ostatnio kłóciła się z koleżankami, było zebranie zrobione, dlatego że już przesadzały. Dziewczyny podzieliły się na dwie grupy i one się za bardzo nie lubią, ale przekraczały pewne granice. Odbyło się spotkanie, rozmowa u psychologa i jakby wspólna dyskusja pod okiem pani psycholog. Więc słuchajcie, problemy od razu są rozwiązywane od początku, od ziarenka, jak się już tworzy coś negatywnego, dlatego że nauczyciele, akurat w tej szkole, w której Oliwka jest, że nauczyciele to widzą, że są też osoby, które skarżą na drugie osoby, bo wiedzą dobrze, że jakieś kroki dorośli w tym kierunku wykonają. A u nas w szkole jest tak, że dzieci się znęcają nad sobą, wszystko mogą, a dorośli się tym nie interesują. Także jest to problem systemu, moim zdaniem. Bullying, znęcanie się, wyzwiska, przezywanie. Prawda jest prawdą i ją powiedziałam, tak? No, a Polskę dalej kocham jako mój kraj, w którym się urodziłam i szanuję. I też jakby, no wiem, zdaję sobie sprawę z minusów każdego miejsca, prawda? Tutaj też są minusy. Wybrałam to miejsce świadomie i nie chcę żyć w Polsce. Właśnie nie chcę, bo tu mi jest dużo, dużo łatwiej żyć. Mogę tu bardziej się poczuć sobą, mogę robić rzeczy nietypowe, nikt nie będzie miał z tym problemu. I to jest fajne. Jest dużo ludzi tutaj, kochani. Zobaczcie. Nie wiem, czy znajdę tutaj miejsce, bo po prostu jest wielka jedna masakra. Zobaczcie, ile dzisiaj ludzi jest. Jestem spocona, prawie już opalona. I skończyłam już projekt, przynajmniej nagrywać tutaj, ale naprawdę jestem zaskoczona, zobaczcie, dawno nie widzieliście takich akcji. Ja myślę, że to było rok temu, jak byłam z moją mamą na plaży, też było tak dużo ludzi. No grudzień, słuchajcie, grudzień chyba jest najbardziej takim szalonym, turystycznym miesiącem tutaj na Florydzie, bardzo dużo turystów. Ta świąteczna przerwa, właśnie nowy rok. Najwięcej turystów tutaj możemy znaleźć i naprawdę jest tak tłoczno, że ja miałam problem z zaparkowaniem, musiałam czekać chyba z pół godziny, żeby się przemieścić z Venice. Tutaj nas jest taki, no to potrzeba jest 20 minut, a nie jechałam chyba z 40 do godziny czasu. Jeśli lubicie taki gwar, tłok, no to jak najbardziej zapraszam w grudniu, a jeśli nie, to listopad, jeszcze jest ok, albo już później, maj, marzec.